W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, w imieniu własnym i koncelebransów, większości absolwentów naszego liceum, z księdzem profesorem Adamem Kubisiem, który wygłosi do nas Słowo Boże, oraz z księdzem dyrektorem Radia Via, Jakubem Nagim, chciałbym przywitać wszystkich gości, którzy przybyli na tę naszą uroczystość, jubileusz. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Zbigniewa Chmielowca, wicemarszałka województwa podkarpackiego, panią Ewę Draus, wraz z radnym województwa, Bogdanem Romaniukiem. Witam serdecznie władze samorządowe, powiatowe i gminne na czele ze starostą kolbuszowskim, panem Józefem Kardysiem i przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem, burmistrzem kolbuszowskim Markiem Gilem wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Wilkiem, jego magnificencję profesora doktora habilitowanego Jerzego Posłusznego, rektora WSP i A Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, profesorów, absolwentów ELO w Kolbuszowej, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów, prezesów, kierowników instytucji szkół i służb na co dzień współpracujących ze szkołą, harcerzy, nauczycieli, uczniów, absolwentów i pracowników szkoły i wszystkich gości, towarzyszące nam poczty sztandarowe, wszystkich zaproszonych gości, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, parafian i sympatyków naszego kolbuszowskiego liceum. Moi drodzy, jubileusz to okazja do dziękczynienia, wspominania i z nadzieją patrzenia w przyszłość. Z jednej strony tą mszą świętą chcemy modlić się i w ten sposób podziękować wszystkim profesorom, pedagogom, którzy poświęcili swe zdrowie, a nieraz nawet życie, by następnym pokoleniom młodych ludzi pochodzącym z ziemi kolbuszowskiej przekazać wiedzę i mądrość, miłość do ojczyzny, ale i miłość do Boga i Kościoła jako strażnika tradycji i wiary. Z drugiej strony chcemy dzisiaj naszą modlitwą także objąć wszystkich absolwentów i uczniów tej szkoły naszej, liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli to kolbuszowskie liceum. Chcemy objąć pamięcią i tych, którym przyszło żyć poza granicami naszej ojczyzny, i tych, którzy rozpieszli się po Polsce, i tych, którzy pozostali tu na kolbuszowskiej ziemi. Na początku tej najświętszej ofiary Eucharystii, która jest dziękczynieniem za dzieło zbawienia, w które my się próbujemy niedoskonale ciągle włączać, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i wady. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy.
bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Pan jest Tymu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładzie grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzie grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pany, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalone Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół obejmujący różne narody i kraje. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię, aby Twoja łaska działała w sercach wiernych, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech na chłodze postąpimy objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy stałością, takie światły o świece mi. Dobre będzie utwierdzeni. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szawę. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy
odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swoich trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu,
przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Sam jestem absolwentem liceum. Maturę zdawałem w 95 roku. I kiedy jeszcze chodziłem do liceum, wydawało mi się, że studiuje nas tam przynajmniej 1000 osób, ale ostatnio pani profesor Miąso mi wyjaśniła, że chyba nigdy tak super nie było, żeby było 1000, ale było nas dużo. Teraz natomiast jak patrzę na tą naszą małą trzutkę w kościele, to wydaje nam się i mi się wydaje, że nas jest bardzo mało. Ale Kościół dzisiaj w liturgii słowa mówi o mocy, jaką stanowią chrześcijanie i jaka moc może być zamknięta nawet w jednej osobie czy w małej grupie. Jak ta jedna osoba i mała grupa może zmienić cały świat. Pomyślmy sobie, że chrześcijaństwo w ciągu trzech pierwszych wieków, mimo prześladowań, okrutnych prześladowań, kiedy oddawano życie, potrafiło przemienić całe Imperium Rzymskie. Wystarczyło 250 lat, żeby wszyscy usłyszeli praktycznie o Chrystusie i żeby chrześcijaństwo stało się religią prawie że oficjalną. I gdzie tkwił, można powiedzieć, sukces tej ewangelizacji? Można powiedzieć, że na przykład status kobiety w tej patriarchalnej kulturze starożytnej, kiedy kobieta była przedmiotem, chrześcijaństwo nagle mówiło, że kobieta jest równa mężczyźnie. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. To mówi święty Paweł. Kobiety mogły na równi z mężczyznami uczestniczyć w tych liturgiach. Były prorokiniami w tym kościele. Otrzymywały Ducha Świętego. Niektórzy mówią, że coś jeszcze innego. 90% ówczesnego społeczeństwa to byli właściwie niewolnicy. Cała władza i pieniądze były skupione w ręku 1% społeczeństwa. Troszeczkę arystokracji, troszeczkę ludzi wolnych, a 90% to przedmioty, które można kupić, sprzedać, zabić i nie trzeba się nawet z tego tłumaczyć. I nagle przychodzi chrześcijaństwo i mówi, nie ma już wolnego ani niewolnika. Wszyscy jesteśmy równi. Jakaś totalna rewolucja. Wchodząc do wspólnoty Kościoła, nawet niewolnik mógł zasiąść obok arystokraty, człowieka wolnego, który wydawało się, że jest z innej kasty i byli równi przed Bogiem. I byli braćmi. Kiedy Paweł pisze list do Filemona, do właściciela niewolnika, w sprawie Onezyma, jego niewolnika, który uciekł, a którego Paweł poznał w więzieniu, siedział razem z nim, powiedział, że ten niewolnik, kiedy do ciebie wróci, nie zabijaj go. To nie jest przedmiot. To już jest twój brat. Dlaczego chrześcijaństwo nie zniosło niewolnictwa? Ktoś taki zarzut czyni, że chrześcijanie nie zmienili tak wiele jednak. Chrześcijaństwo powiedziało, że nie ma już niewolników, tylko są już bracia. Nie trzeba go znosić, bo Chrystus je zniósł, bo wszyscy jesteśmy braćmi. Chrześcijaństwo dokonało, zobaczmy, takiej infiltracji, można powiedzieć, od środka, zmieniło nasz sposób myślenia i postrzegania. Dzisiejsze słowo, dzisiejsza liturgia Kościoła wspomina świętego Barnabę. To jest jeden z pierwszych, niektórzy mówią, że nawet jeden z 70 uczniów Jezusa, kiedy ich posyłał po dwóch, wysyłał ich 70, dlatego że było 70 narodów świata. Mieli dotrzeć do wszystkich narodów świata. Więc jest to liczba symboliczna. Barnaba, to po aramejsku bar, czyli syn, i to prawdopodobnie jest od słowa hebrajskiego prorok albo proroctwo. Syn proroctwa. Święty Łukasz przetłumaczył to, że to jest syn
Paraklezis, syn pocieszenia, syn napomnienia, syn wezwania. Dlatego mamy słowo paraklet. I chciałbym, żebyśmy się skupili troszkę na tej osobie, dlatego że wydaje się, że to jest taka osoba zupełnie w cieniu, taka osoba drugoplanowa w chrześcijaństwie. A dzisiaj żeśmy słyszeli z Dziejów Apostolskich w pierwszym czytaniu, jak bardzo wiele temu Barnabie zawdzięczamy. I po części chciałbym jakbyś powiązać tę historię Barnaby z historią naszego liceum, gdzie liceum tak naprawdę, zobaczmy, tworzą nauczyciele, profesorowie. Oni nadają tak naprawdę kształt, oni nadają ducha, oni nadają etos. Oni tak naprawdę tworzą to wszystko. Uczniowie przychodzą i rzeczywiście w takim klasycznym rozumieniu szkoły, gdzie mamy mistrza i nauczyciela, gdzie nawet zobaczcie, w Egipcie mistrz, nauczyciel był zawsze nazywany ojcem, a szkołę w Egipcie nazywano domem ojca, to zawsze była taka relacja rzeczywiście kogoś starszego, bardziej doświadczonego, kto posiadał mądrość, kto stawał się ojcem i przekazywał swojemu dziecku, można powiedzieć, czyli relacja rodzic-dziecko, jakąś mądrość. Im więcej tej mądrości wśród tych naszych nauczycieli, tym można powiedzieć większy efekt tego nauczania, tej edukacji. I zobaczmy, jak się kształtował Kościół. Jak zadałem to pytanie na początku, jaki jest klucz do tego sukcesu Kościoła, to jest jeszcze trzecia i najważniejsza odpowiedź. Dlatego, że tamte dwie, których można by mnożyć, to są odpowiedzi socjologiczne, nie są do końca prawdziwe. To nie status kobiety, to nie równość, że nie ma już niewolnika i można by jeszcze wiele innych wymieniać. Ale tak naprawdę to, co porywało ludzi, żeby pójść za chrześcijanami, to było to, co o nich mówiono. Zobaczcie, jak oni się miłują. To było doświadczenie miłości i to było też doświadczenie z tym związane oczywiście bliskości, obecności Boga. Czegoś, czego nie mieli i nie doświadczali w innym miejscu. I zobaczcie, nie kluczem do tego wszystkiego jest liczba tychże nauczycieli, liczba tych uczniów, ale ich jakość. Jest powiedziane o tym Barnabie, że był człowiekiem dobrym, to jest już bardzo dużo w starożytności, ale i pełnym Ducha Świętego i pełnym wiary. I taki jeden człowiek wystarcza, żeby zmienić wokół siebie całą rzeczywistość. Gdyby, moi drodzy, nie było Barnaby, nie byłoby świętego Pawła. Gdyby nie było świętego Pawła, niektórzy mówią, nie byłoby chrześcijaństwa takiego, jakie ono jest. Oczywiście są to uproszczenia. Ale jak znamy historię Barnaby, to był człowiek, który był właśnie tak napełniony Duchem Świętym, tak był prowadzony przez Boga, tak rozeznawał sytuację, w której jest, co ma robić, iż kiedy w Jerozolimie pojawił się Szaweł, który wcześniej był prześladowcą, to on mu zaufał, on w nim rozpoznał rzeczywiście Boży dar, że jest prowadzony przez Boga i on go przedstawił Kościołowi. On zaryzykował, można powiedzieć, swoją karierę, on zaryzykował swój status w tej wspólnocie, żeby wprowadzić Pawła do Kościoła. Wszyscy się bali Pawła w kościele w Jerozolimie i ten eksperyment trwał, powiedzmy, 2 tygodnie. Jednak Pawła usunięto, bo się go bali. Bano się go dlatego, że był znany, bo był wcześniej przecież faryzeuszem znanym, że będzie bardzo łatwo można zidentyfikować chrześcijan, jeżeli Paweł się do nich przyłączy. I został odesłany Paweł do Tarsu. I tam, w tym Tarsie, Paweł był, niektórzy mówią, 7 lat, niektórzy mówią 10 lat. Zupełnie cisza, nic nie wiemy. Nie mamy żadnych świadectw o jakimś sukcesie Pawła, żeby założył jakąś wspólnotę, żeby kogoś zewangelizował, nic. I co się dzieje, kiedy w Antiochii, trzecie co do wielkości miasto Imperium Rzymskiego, nagle pojawili się tam uczniowie z Jerozolimy, Grekom zaczęło się chrześcijaństwo bardzo podobać, zaczęli tłumnie się gromadzić, został wysłany nie kto inny, ale właśnie Barnaba, a żeby to sprawdzić, żeby ich nauczać, żeby
zasiać jakąś prawdziwą naukę. I zobaczcie, jest nazywany nauczycielem. I wtedy ten Barnaba pomyślał, dobrym nauczycielem obok mnie będzie jeszcze Paweł. Więc poszedł do Tarsu, poszukał tego Szawła i sprowadził go do Antiochii i razem byli nauczycielami. Czyli drugi raz wprowadził tego Pawła do wspólnoty Kościoła. Drugi raz dał mu szansę. Tak można by też powiedzieć, analogię zrobić, że nauczyciel to jest też taki człowiek, który ciągle wierzy w swojego ucznia i daje mu szansę, prawda? Nigdy nie traci nadziei, że się wreszcie nauczy, że wreszcie coś pojmie. Więc Barnaba dawał szansę Pawłowi ciągle i go ciągle do tego kościoła wprowadzał. I z wielkim sukcesem. Zobaczmy, co się stało. Paweł się wychowywał u boku Barnaby przez rok w tej Antiochii, po czym stwierdzono, Duch Święty im powiedział, że już jest czas, żeby Barnaba i Paweł poszli dalej i ewangelizowali. Zobaczcie, ruszyli na Cypr, do Azji Mniejszej, później Paweł już sam do Europy. I tak się zaczęły wielkie wyprawy misyjne świętego Pawła. I Barnaba jest, zobaczcie, pierwszy, zawsze wymieniany, a za nim jest Paweł. Barnaba i Paweł, Barnaba i Paweł. Ale w pewnym momencie uczeń przerósł mistrza. I w pewnym momencie, kiedy jest taki cud, kiedy Paweł do takiego magika powiedział, ty, który się sprzeciwiasz Bożej prawdzie, bądź teraz ślepy. I on rzeczywiście na Cyprze był taki magik, stał się niewidomy na kilka dni. Ujawniła się w sposób cudowny moc Boża. Namiestnik wyspy uwierzył w Chrystusa, Serbiusz Paweł, Rzymianin, arystokrata. To wtedy się zmienia kolejność, wtedy Paweł staje się główną figurą, a Barnaba jest drugi. I to jest, moi drodzy, też taka cudowna właściwość nauczycieli w liceum, że jak sobie patrzymy na naszych absolwentów, to wielu z nich, prawda, osiągnęło czasem coś więcej niż magisterium, na przykład jeśli chodzi o naukę. Niektórzy zostali prezesami, dyrektorami banków, firm i tak dalej. I można powiedzieć, że liceum jest taką kuźnią przyszłych kadr i elit i że wręcz zadaniem takiego liceum jest, żeby uczeń przerósł mistrza. I radością nauczyciela jest, kiedy uczeń rzeczywiście go kiedyś tam przerośnie. Oczywiście nie w pierwszej klasie, to byłoby niebezpieczne. I uczymy się tego od świętego Barnaby dzisiaj, jak być takim mentorem, jak być człowiekiem drugiego planu, jak być człowiekiem napełnionym Duchem Świętym, który rozpoznaje charyzmaty wśród swoich uczniów, wśród swoich współbraci, wśród swoich współpracowników i wybiera najzdolniejszych i ich promuje. Ja pracuję na KULU, w instytucie, gdzie dyrektor instytutu ma taką maksymę: zawsze zatrudniaj zdolniejszego od siebie. Maksyma, która jest zupełnie nieobecna w innych częściach, podejrzewam, życia publicznego. Zawsze znajdujmy mądrzejszych, rozsądniejszych i inwestujmy w nich i nie bójmy się ich. Gdyby się tak Barnaba bał o swoją pozycję, że nagle będzie tym drugim, to nigdy by ten Paweł nie zaistniał. Więc istnieje, moi drodzy, takie powołanie często do bycia na drugim planie. Może nikt nie doceni pracy nauczycieli. Wydaje się taka mozolna, żmudna, gdzieś w tle. Może też nie są, powiemy, wybitnie opłacani i tak dalej, i tak dalej. Zawsze można ponarzekać. Ale jest takie powołanie do bycia na drugim planie. I to są bardzo ważni ludzie. Patrzcie na historię Kościoła pierwszego pokolenia. Szczepan, człowiek drugiego planu. Pierwszy męczennik, diakon. Filip, człowiek drugiego planu, który pierwszy zewangelizował pogan. Samarytan, Etiopa, służącego królowej Kandaki. I później Barnaba. I oni dokonują ważnych misji i oni, będąc w tle, dokonują bardzo dużo. Jest to też powołanie, tak jak mówię, do tego, żeby mieć odwagę do wybierania zdolniejszych, lepszych od siebie. Z drugiej strony, patrząc na Barnabę, uczymy się też jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej, mianowicie umiejętności działania we wspólnocie, w zespole. Ignacy Antiocheński, ten sam biskup tej samej wspólnoty, Antiochia nad Orontesem, dzisiejsza
Turcja Południowa, tam gdzie właśnie Barnaba i Paweł działali. Później po ich, prawda, działalności, Barnaba był pierwszym biskupem, można powiedzieć, Antiochii, Paweł obok niego. Później Piotr nawet tam był, ewangelizował, też był biskupem Antiochii. I później jest Ignacy. On jest tak zwanym ojcem apostolskim. Ignacy Antiocheński powiedział, że gdy uczniowie zbierają się razem, słabnie moc szatana. Gdy wyruszacie we dwóch, szatan jest bezsilny. To jest moc Kościoła, kto się zbiera razem na modlitwie i na poście. Zobaczcie, oni poszczą i się modlą, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby słuchać natchnień Ducha Świętego i żeby odpowiadać na to, co ten Duch Święty powie. Umiejętność działania razem. Nigdy nie byli w pojedynkę. Właściwością Polaków, niestety, naszą przywarą, jest to, że nie umiemy działać w zespole, że tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. I tego musimy się uczyć. I to daje Duch Święty, dar jedności, dar uznania charyzmatu drugiego, żeby uznać jego wkład, że on też może mieć rację. Barnaba, moi drodzy, dwa razy się kłócił z Pawłem. Dwa razy się spierał z Pawłem. Poróżnili się. I to jest zapisane też w Dziejach Apostolskich. Pierwszy raz pokłócili się o to, że Barnaba, który był Żydem, Paweł zresztą też, kiedy mnóstwo Greków, pogan przyłączyło się do Kościoła, wiecie o tym, że Żydzi mają koszerność jedzenia i nie zadają się też z poganami, nie jedzą tego, co jedzą poganie, nie jedzą krwi i innych niekoszernych rzeczy. Ale w tym entuzjazmie pierwszego Kościoła, kiedy tak dużo pogan zaczęło się nawracać, to zaczęto się jakby jednoczyć w Antiochii z poganami i zaczęto uczestniczyć w posiłkach pogańskich, w tych niekoszernych posiłkach. I Barnaba też to robił, i Paweł też to robił. Ale nagle pojawił się Piotr, przyszedł z Jerozolimy Piotr. I Piotr jako taki Żyd, bardzo dobry, no dziwo, też się jednoczył z poganami, też z nimi jadł. Ale zaraz jak się pojawił Piotr, to przyszli też inni bracia z Jerozolimy, jeszcze bardziej ortodoksyjni Żydzi. I wtedy Piotr zaczął się wycofywać z posiłków pogańskich i Barnaba też się zaczął wycofywać, że teraz już tylko jadł z Żydami, a już nie jadł posiłków z Grekami. No i wtedy się Paweł zdenerwował. Mówi, hipokryzja. Nie będzie tak w Kościele. Jesteście hipokrytami. I Piotr jest hipokrytą, i Barnaba jest hipokrytą. Doszło do niemałych sporów. Czy to można robić, czy nie? Piotr miał pewnie dobre intencje, bo nie chciał tych Żydów, którzy przybyli z Jerozolimy, gorszyć. Prawda, że się zachowuje jak poganin, więc się trzymał z nimi. Ale dla Pawła to była dwuznaczność. To była hipokryzja. To się wszystko zakończyło, wiecie, soborem w Jerozolimie, kiedy się zastanawiano, czy poganin może zostać chrześcijaninem bez stawania się Żydem. I zdecydowano, można być chrześcijaninem bez obrzezania, bez koszerności, bez innych zwyczajów. Nie musisz zachowywać szabatu, nie musisz się stawać Żydem, żeby być chrześcijaninem. A drugi raz się pokłócili, kiedy wyruszali po raz drugi na misję. I w czasie pierwszej misji kuzyn Barnaby, Jan Marek, zrezygnował, zawrócił z tej pierwszej misji. I kiedy po raz drugi chcieli wyruszyć, to Barnaba chciał zabrać jednak tego kuzyna Jana Marka, tego samego, który napisał drugą Ewangelię. I wtedy Paweł powiedział, nie, skoro on się załamał w czasie pierwszej misji, to nie pójdzie z nami po raz drugi. A Barnaba chciał mu dać szansę. Powiedział, nie, pójdzie. No i znowuż doszło do niemałych sporów. Pójdzie czy nie pójdzie. Postanowili się rozstać i Barnaba ewangelizował z Janem Markiem Cypr, a Paweł Azję Mniejszą. Człowiek idealny to nie jest człowiek, który nie popełnia błędów. Słabość jest wpisana w nasze życie, tak jak i grzech jest wpisany w nasze życie. I uczymy się na błędach. I słabość i błędy są wpisane w nasz rozwój,
ale wcale nas nie przekreślają. I tego doświadczamy dokładnie na etapie edukacji licealnej, kiedy często błąd goni błąd. A z drugiej strony, patrząc jeszcze na Barnabę, Barnaba to jest człowiek, którego można też tak nazwać budowniczym mostów, budowniczy pojednania. Mimo tych sporów, tarć, tak naprawdę można o nim powiedzieć, że takim człowiekiem trochę tragicznym, niektórzy tak chcą go widzieć, dlatego że dążył do tego, aby pogodzić Greków i Żydów w kościele wspólnie. Prawda? Był z tymi i z tymi, chciał się tym podobać i tym się podobać. Chciał ich jakoś jednać, a Paweł twierdził, że nie da się połączyć ognia z wodą. Żydzi i kościół żydowski musi pójść swoją stroną, kościół grecki musi pójść swoją stroną, swoją drogą. A Barnaba wierzył, że to się da jakoś pogodzić. Tak to się dało pogodzić w Jerozolimie. Tam rzeczywiście w tym kościele, z którego się wywodził Barnaba, oni byli razem. Natomiast w Antiochii, już w innych kościołach Grecji, to się nie udało. I mimo, zobaczcie, tych trudności, to Barnaba do końca był takim człowiekiem, który próbował budować pojednanie między tymi dwoma grupami w kościele. I tego też się musimy jakby od niego uczyć. Być człowiekiem, który, zobaczcie, wnosi cały czas radość, to paraklezis, pojednanie, ale też napomnienie, bycie prorokiem, czyli byciem tym, który jest tak napełniony Duchem Świętym, że ja mówię to, co mówi mi Duch Święty. Też jest ważne w jego życiorysie to, że on był lewitą, pochodził z Cypru. Na Cyprze były kopalnie miedzi, tam wysyłał Żydów Herod. Herod był właścicielem tych kopalni miedzi, które mu zostały dane przez cesarza. Barnaba się tam urodził i później przyjechał do Jerozolimy, miał rodzinę w Jerozolimie, prawda, ta rodzina Jana Marka. Tam się zbierał kościół w tym kościele, w tym domu. Gromadzili się chrześcijanie Jerozolimy. Ale jest ciekawa jedna myśl, że Barnaba sprzedał swoją ziemię, którą miał i wszystkie pieniądze wtedy dał kościołowi, dał apostołom. Oni mieli wszystko wspólne w Jerozolimie. To była też ciekawa wspólnota. Lewici nie powinni mieć ziemi. Wiecie o tym, że jest 12 plemion Izraela i jedno plemię Lewitów nie posiadało ziemi. Mieli żyć z tego, co będzie ofiarowane w świątyni. Pytanie się rodzi, czy Barnaba jako lewita posiadający ziemię sprzeciwił się jakoś temu nakazowi bycia lewitą. A może jakoś się nawrócił, chciał bardziej realizować Słowo Boże. Skoro jestem lewitą, nie powinienem posiadać żadnej własności. I to, co się stało, że rzeczywiście był człowiekiem, który był tak napełniony Duchem Świętym, wydaje się, że jest takim też efektem, owocem tego jego radykalnego pójścia za Jezusem. I moi drodzy, jesteśmy tutaj w kościele, mam nadzieję, nie tylko ze względów właśnie patriotycznych, tradycyjnych, czy jakiś, bo tak wypada, tylko gromadzi nas rzeczywiście Jezus Chrystus. I życzyłbym sobie, żeby każdy z nas, tak jak Barnaba, odkrył, że sprzedam wszystko, zostawię wszystko, byle tylko realizować wolę Boga i pójść za Jezusem. Tak i w życiu każdego z nas nastąpiło takie kliknięcie w głowie, że to jest najważniejsze w życiu. Wszystko przeminie, ale Bóg nie przeminie. Wszystko przeminie, ale wieczność w Bogu nie przeminie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. To, co mnie w pełni realizuje, napełnia, to jest przyjaźń z samym Bogiem, który jest wszechmogący. To nie jest trochę mogący, ale jest wszechmogący, wszystko mogący. I Barnaba był w stanie rzucić na szale wszystko, nawet zobaczcie swój majątek, żeby realizować to, co poczuł, że jest najważniejsze w jego życiu. Spróbujmy też w naszym życiu jakby znaleźć azymut, można powiedzieć, znaleźć cel, znaleźć najważniejszą tą perłę, że sprzedam wszystko, żeby kupić tę jedną drogocenną perłę. I niech tą perłą będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie Jezus. Jeżeli On będzie w centrum naszego życia, to nasze życie będzie, tak jak to w życiu Barnaby było,
życiem pocieszenia, życiem radości, życiem niosącym pokój, życiem niosącym miłość, życiem, które będzie zmieniało życie ludzi dookoła. Wszyscy mówili, zobaczcie, jak oni się kochają. I wszyscy chcieli się do nich przyłączyć. Pójście za Jezusem to jest recepta na wygrane życie. Amen. Wdzięczni za dar jubileuszu 110-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, skierujmy do miłosiernego Boga nasze wspólne prośby i błagania. Módlmy się za Ojca Świętego, naszych biskupów i cały Kościół nauczający. Niech ci, którzy są powołani do głoszenia Ewangelii, z wielką odwagą przekazują ludziom pełną prawdę płynącą z Ewangelii Chrystusowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Polskę, naszą ojczyznę. Niech ci, którzy sprawują nad nią władzę, podejmują decyzje służące dobru wszystkich obywateli oraz ich rozwojowi intelektualnemu, duchowemu i społecznemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dyrekcję, nauczycieli, katechetów i wychowawców naszego liceum. Niech ci, którym została powierzona misja kształtowania młodego pokolenia Polaków, przekazują wychowankom nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pracowników niepedagogicznych. Niech wszyscy, którzy korzystają z ich służby na rzecz naszej szkoły, zawsze okazują im swoją wdzięczność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pośród nas żyli i pracowali. Niech Bóg wynagrodzi ich trud nauczania szczęściem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, za młodzież uczącą się obecnie w naszym liceum oraz za wszystkich absolwentów. Niech wpatrzeni w przykład swojego patrona, Janka Bytnara, zawsze dbają o to, co w życiu najważniejsze. Wiarę w Boga, miłość, prawdę i dobro. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Ojcze, racz wysłuchać nasze prośby i kieruj naszymi drogami, abyśmy mogli w Królestwie Niebieskim oglądać oblicze Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do ołtarza Chrystusowego zbliża się uroczysta procesja z darami. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i absolwenci liceum niosą dar ołtarza, ornat, ofiarowany dla parafii jako wyraz dziękczynienia Bogu za dar jubileuszu 110-lecia istnienia liceum w Kolbuszowej. Winogrona i wino niech będą symbolem ogromu naszej wdzięczności za radość dnia dzisiejszego, którą obdarował nas Bóg. Chleb, symbol ludzkiej pracy, trudu i rozwoju, niech ten dar złożony na ołtarzu przypomina, że chrześcijanie mają dzielić się chlebem i radością i wzajemnie umacniać na drodze życia. Hostia, wino i woda, które za chwilę staną się ciałem, Twoją krwią Chrystusa, niech symbolizują nasz dar wiary ofiarowany Bogu podczas tej Eucharystii. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty nam dałeś swojego Syna, aby nas wybawił od śmierci i od wszelkiego grzechu. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, którą uwolnienie od utrapień składamy jako dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Tebowym. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Bogia, Panie, oczekując Twego przyjścia, chwale. Wspominając śmierć i zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Barnabą, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo
i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obraź nas Bogowie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosimy panią wicedyrektor, by porządek podała następny. Czcigodni kapłani, w imieniu dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, pana Dariusza Fusa i w swoim własnym, pragnę serdecznie podziękować za sprawowanie tej najświętszej ofiary. Serdecznie dziękuję koncelebransom na czele z proboszczem naszej parafii, księdzem dziekanem Lucjanem Szumierzem. Z serca Bóg zapłać kieruje do kaznodziei księdza profesora Adama Kubisia. Dziękuję bardzo za obecność dyrektorowi Radia Via, księdzu Jakubowi Nagiemu. Serdeczne Bóg zapłać naszemu profesorowi emerytowanemu, księdzu Janowi Chmurze. Z serca Bóg zapłać dla wszystkich zgromadzonych przy ołtarzu kapłanów, których wola modlitwy za naszą społeczność obecną, a także przeszłą, zgromadziła wokół ołtarza. Szanowni Państwo, wyrazy wdzięczności za modlitewną obecność kieruję do wszystkich zebranych według godności i zajmowanych stanowisk. Zbliża się moment gali w budynku szkoły, a dobiega końca uroczysta liturgia. Po zakończeniu uroczystej mszy zapraszam do opuszczania świątyni i formowania szyku w następujący sposób. Pierwszy, poczet sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Janka Bytnara w Kolbuszowej. Za nim poczet sztandarowy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Następnie poczet sztandarowy chówca ZHP Kolbuszowa. Zapraszamy do udziału w uroczystym przemarszu Komitet Honorowy 110-lecia wraz z dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego imienia Janka Bytnara, zaproszonych gości, nauczycieli emerytów wraz z gronem pedagogicznym oraz absolwentów i uczniów. Poprowadzi nas Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kolbuszowej pod dyrekcją pani Aleksandry Niezgody. Trasa przemarszu. Ulica Narutowicza, Mickiewicza, Bytnara i ulica Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam naszych kapłanów oraz zgromadzonych wiernych do kontynuacji wspólnego świętowania. Również dołączam się do tego zaproszenia. Ja chciałbym i dziękczynienia też i kapłanom, szczególnie księdzu Adamowi, który te przymioty nauczyciela tak pięknie wyciągnąć, patrząc na Barnabę, dzisiejszego patrona dnia. Szkoła z tego wynika przede wszystkim powinna uczyć nas pokory, bo człowiek na drugim planie, który godzi się, że uczeń przerasta, nieraz mistrza, to człowiek pokorny. Jak szkoła nie nauczy, pewnie życie nas tego ciągle uczy i to ważna nauka. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły za zorganizowanie tej uroczystości, za ten dar ołtarza, piękne włoski, właśnie ornat na dni powszednie. Dziękuję z Holi, która nie jest nigdzie pożyczana. To jest kwiat młodzieży właśnie naszej z liceum tutaj. Bóg zapłać także, jak to się mówi, organowi prowadzącemu te szkoły nasze, liceum, są naprawdę coraz piękniejsze. 12 lat jestem dopiero tutaj z wami i widzę, jak one ciągle się ubogacają w te różne pomoce dydaktyczne, naukowe,
jak pięknie się przeobrażają, ciągle są i remontowane to i coraz bardziej takie przyjazne faktycznie i grupom różnym, grupie harcerskiej, dziękuję harcerzom za obecność i wszystkim, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, a także tym, którzy łączą się z nami przez też internet, bo każda msza z kolegiaty jest transmitowana. No i Radio Via, myślę, też będzie piękny reportaż na ten temat tych naszych uroczystości. Pamiętajmy, że kto dziękuje, ten dwa razy prosi. Dlatego dziękujemy wszystkim za modlitwę i za obecność. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zobaczy to, na tej dziecię, 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 na tej